zgodnie z definicją, tak, czyli prawo nabycia spadku przez jedną osobę w wyniku następstwa prawnego. Proszę, proszę, proszę. Proszę. Sama nazwa wskazuje nam sukces, tak? Czyli sukcesja powinna kończyć się sukcesem, powinna dawać możliwość sukcesu, powinna być szansą rozwojową zarówno dla osób, które w niej uczestniczą, jak i dla samej firmy, dla organizacji. Czy tak jest na pewno? No będziemy sobie zadawać troszeczkę to pytanie. Często niestety jest to tylko taka możliwość ucieczki od tego, co następuje i co jest nieuniknione, tak? Czyli w pewnym okresie osoba, która prowadzi firmę, prowadzi działalność gospodarczą, przestaje sobie radzić z samą firmą, przestaje podejmować trafne decyzje, zauważa, że ten czas już powoli się kończy, czas by było przekazać to w nowe ręce i okazuje się, że tych nowych rąk albo nie ma, albo są nieprzygotowane do tematu. Tak? Oczywiście często też się zdarza tak, że jest to po prostu brak wizji, tak? Nie mam innej możliwości, nie widzę innego rozwiązania, zrzucam z siebie odpowiedzialność, ile się dało, tyle pociągnąłem, tyle stworzyłem, dalej już nie daję sobie rady, zostawiam. Teraz pytanie, czy to jest sukcesja? Dla mnie to jest katastrofa. Czyli jeżeli mówimy o sukcesji, to mówimy o czymś takim, co będzie następowało. Czyli pojawiają się osoby, tak, pojawiają się osoby zgodnie z definicjami prawnymi i jest możliwość przeprowadzenia procesu od początku do końca z pełną świadomością tego, że ten proces jest nieunikniony. Czyli z pełną świadomością tego, że czy to będzie za rok, czy za 10, to i tak będzie musiało to nastąpić. Mamy takie dane, tak? Takie dane statystyczne na dzień dzisiejszy. Czyli obecnie mamy około ponad 80 tysięcy osób, które ukończyły 65 rok życia i prowadzą działalność gospodarczą. Czyli już wiadomym jest, że ten problem będzie dotyczył bardzo dużej grupy naszej społeczności. Wiemy też, że firmy rodziny to jest 40% PKB, stąd też zainteresowanie od strony rządowej jest coraz większe tym, żeby ta sukcesja następowała, żeby zainteresować ludzi tym tematem, żeby być jak najbliżej tego tematu i wspierać ten temat. Jest to 50% zatrudnienia. A więc wyniki tutaj mówią wyraźnie, statystyczne, że jest to bardzo ważny temat, który zacznie się dosłownie za parę lat. On już się zaczyna, on już się pojawia, jeszcze nie widzimy jego w takim dużym rozlewisku, natomiast jest to bardzo, bardzo bliskie. Częściej pojawia się właśnie nam to, co jest w tym podpisie, tak? Czyli w tym, że nagłe choroby, nagłe odejścia powodują, że nagle zostaje majątek, z którym nie wiadomo, co zrobić. Dlaczego ja się zajmę tym tematem? Właśnie wielu osób z mojego otoczenia, mimo że jestem jeszcze czuję się młodo, wiele osób z mojego otoczenia zaczęło odchodzić. Firmy odchodziły wraz z tymi osobami. I taka jest niestety nasza smutna na początek rzeczywistość. Dlaczego? Dlatego, że nie było sukcesorów, nie było następców. Osoby, które były nawet w związku małżeńskim, nie potrafiły poradzić sobie z tym tematem, nie potrafiły pociągnąć tego tematu dalej. Temat zostawał. Albo firmy się rozjeżdżały całkowicie, albo upadały na wstępie. Czy ona jest i czy ona występuje? Tak? Dotyczy każdej rodziny. Każda rodzina ma jakiś majątek, niezależnie od tego, czy to będzie majątek intelektualny, czy to będzie majątek fizyczny, materialny. Każda rodzina posiada jakiś majątek. W zależności od tego, jakie per saldo nam wyjdzie, tak, od ostateczności będzie to albo majątek dodatni, albo ujemny. Na dzień dzisiejszy na szczęście ustawy chronią już nas w takiej sytuacji, że jeżeli jest majątek ujemny, tak, to w momencie odrzucenia spadku możemy nie przyjmować majątku ujemnego, nie być obciążeni. Zasoby mogą być różne, tak? I mogą być to zasoby wiedzowe. W bardzo wielu rodzinach jest tak, że pokolenie za pokoleniem nauczycieli, tak, kształci się coraz bardziej, coraz lepsi nauczyciele z tych pokoleń wychodzą.
profesorowie, doktorzy, lekarze, prawnicy. Tak? Bardzo często jest to tak, że nie ma kapitału do pozostawienia innego niż kapitał wiedzowy. Co będzie za tym stało? Głównie będzie stało to, że w danej rodzinie ważnym tematem jest taki metajęzyk, jak gdyby związany ściśle z pracą. Stąd też bardzo często dzieci podejmują tę samą działalność, którą podejmowali rodzice. Sukces jest singularny, to będą już takie jak gdyby troszeczkę prawne, tak? Związane z tym, że sukces przekazuje jednej osobie albo kilku osobom jakieś części składnikowe. Nie czeka na to, aż nastąpi ustawowa sukcesja, gdzie dojdzie do podziału majątku, tylko sam wyznacza sukcesora, sam wyznacza sukcesorów, przekazuje im majątki wcześniej najczęściej, bądź czeka na ustawę, w zależności od tego, którą strategię przyjmie, tak? Ale z góry już zakłada, że ta osoba otrzyma tyle, ta to, ta tamto. Czy jest to z góry ustalone jednoskładnikowe, zerojedynkowo nieomalże, że konkretnie ta sukcesja będzie przebiegała w taki, a nie inny, opracowany wcześniej strategicznie sposób, czyli będzie zaplanowana, przygotowana do tego. Troszeczkę to jest związane tak, czyli ta sukcesja uniwersalna, ustawowa, najczęściej będzie to nieplanowana, chociaż dla wygody niektórzy w ramach strategii biorą też ją pod uwagę. Co jest głównym celem organizacji, mili Państwo? Co jest głównym celem organizacji? Uzyskanie zysku. Co jeszcze? Uzyskanie dobrej marki na rynku. Co jeszcze? Rozpoznawalność. Silny PR, tak? Co jeszcze będzie? No, samo trwanie tak naprawdę. Nie? Dokładnie, przetrwanie. Tak? Czyli podstawą ewolucyjną w ogóle człowieka, organizacji, wszystkiego, co nas tutaj otacza, jest przetrwanie. Czyli możliwość przekazania następnym pokoleniom możliwości trwania danego gatunku. Cudzysłów oczywiście wielki, ale rzeczywiście przetrwanie. Co jeszcze będzie ważnym celem strategicznym dla organizacji, dla rodziny? Dokładnie, tak? Żeby to te geny, ta rodzina, żeby dawała jak najwięcej. Co jeszcze? Stabilizacja finansowa. Tak, czyli żeby wszyscy czuli się bezpiecznie. Tylko chyba, ja mam tutaj taki trochę pomysł od razu, że jak wszyscy chcą się czuć bezpiecznie, to będą spali na półce, że się nic więcej nie będą robić, nie? Także od czasu do czasu tam dobrze jest, jak tam trochę brakuje, że coś ich tam uszczypnie w którymś z pośladków, że muszą ruszyć trochę do przodu. Co jeszcze? Co jeszcze będzie takiego? Proszę, proszę. Co jeszcze będzie takiego ważnego dla organizacji? Cel. Aha, tak, ekspansja. Tak, ekspansja na rynku, zwiększenie udziału. Czyli zwróćcie uwagę, że czy coś się zmieniło od tego, czy zajmujemy się teraz organizacją, czy zajmujemy się na przykład tam stadem tygrysów? Nie specjalnie. Tak? Obojętnie, czego byśmy nie dotknęli, tak, to ewolucyjnie będziemy dotykać dokładnie tego samego kawałka. Tak? Przetrwać, zdobyć jak największy teren, zdobyć jak największą ilość uczestników w organizacji. I tutaj mamy bardzo podobnie, tak? Będziemy mieli czynniki, które są związane z tą sukcesją, tak? Czyli w jaki sposób, co będzie decydowało o tym, czy sukcesor będzie chciał przejąć nasz majątek, tak? Czy dziecko, czy syn, czy córka, czy będą zainteresowani tym, żeby przejąć to, przy czym wzrastali. Czy to będzie, tak jak mówiłem wcześniej, majątek intelektualny, czy to będzie materialny, nie ma znaczenia. Czy oni znajdą to zainteresowanie? Czy moja córka będzie zainteresowana tym, żeby też być prawnikiem, jak ja jestem? Tak? Czy moja córka będzie zainteresowana tym, żeby też być przedsiębiorcą, tak jak ja jestem? Tak? Bo to jest ten ważny element. Czy w jej postawach pojawi się również coś, co ja dostrzegę jako przebywający kawałek krwi, który pokaże mi, że to jest dobra sukcesorka, dobry sukcesor. Jeżeli pojawi się ten
pojawi się ten obraz, tak, będę miał takie odczucie, że to rzeczywiście gdzieś w tej osobie drzemie. Jest wtedy taka szansa, że ta osoba zaangażuje się i sama będzie dążyć do tego, żeby przejąć w przyszłości firmę, bądź też odnieść sukces. Czyli postawa będzie głównym takim naporem, motorem napędowym, który będzie powodował, że ta osoba będzie bardziej zainteresowana niż spadkodawca. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie, jeżeli jest siła i chęć i wola od dołu, od tych osób będzie zależało, czy one taką formę działalności również przejmą. Będziemy mieli też tutaj ten rodzicielski model, tak? Czyli będziemy model przyjmować, że w zasadzie to ojciec jest od tego, żeby zarządzać firmą, rodziną i tak dalej, i tak dalej. Wielki cudzysłów na dzień dzisiejszy, tak? Że to matka jest od tego, żeby się opiekować pracownikami, firmą, rodziną. To są wielkie, wielkie cudzysłowy. Natomiast młody człowiek, wchodząc w to, obserwując to, będzie patrzył i będzie widział siebie w takiej roli albo nie. Będzie umiał siebie odnaleźć w takiej roli albo nie. Pytanie, czy córka będzie umiała siebie znaleźć w roli ojca, tak? Czy córka będzie umiała zarządzać organizacją? Czy syn będzie umiał opiekować się organizacją, tak jak jego matka opiekuje się jego rodziną? Pytanie, czy te rzeczy, czy te elementy nam się przeniosą? Zobaczymy w momencie diagnozy, tak? Czyli obserwując firmę, obserwując rodzinę, obserwując, jak ta firma rodzinna funkcjonuje, możemy przyglądać się też postawom tych osób, czy one w tym kierunku zmierzają. Ale możemy też przyglądać się w inny sposób. Czy te osoby w ogóle tym są zainteresowane i czego one chcą? Czy to są postawy przedsiębiorcze w danym kierunku? Czy to są postawy, które wzbudzają zainteresowanie w danym kierunku i pokazują to zainteresowanie? To jest jak gdyby takie spojrzenie z poziomu właściciela i spadkodawcy, tak? Chciałbym mieć kontrolę nad firmą, chciałbym mieć kontrolę nad rodziną, chciałbym, żeby to wszystko było tak, jak on to sobie zaplanował, tak jak on to widzi, bo on miał dotychczas jedną słuszną, rozwojową wizję. Ale przychodzi taki moment, że ta wizja w którymś momencie staje się już wizją jałową, jak gdyby w trochę wypaloną. I potrzebna by była świeża krew. W organizacji jest to proste. Tak, jak jest duża organizacja, wymienia się zarząd, wymienia się osoby na szczeblach kierowniczych, 5 lat, stawia się nowy i wchodzi nowa krew, następuje dynamiczny rozwój, idziemy do przodu. Niekoniecznie, na lepiej. Oczywiście. Wiemy, że niekoniecznie na lepiej, ale zawsze jest jakaś zmiana, więc jest szansa, że coś tam się zadzieje, że coś tym skostniałym systemem zatrzęsie. Tak? W rodzinie, w firmach rodzinnych, to chciałbym jeszcze taką małą dygresję, żebyśmy rozróżnili firmy rodzinne od firmy z klimatem rodzinnym. Firmy rodzinne to wcale nie znaczy, że to są firmy z klimatem rodzinnym. Bo klimat zarządzania może być równie twardy jak w koncernach, tak? Ale może być też koncern, który stwarza warunki takie jak firma rodzinna i stara się, żeby ta opieka tam taka miła, ciepła i tak dalej, żeby tam funkcjonowała. Także oddzielamy firmy rodzinne od rodzinnego klimatu w firmach. Mówimy o firmach rodzinnych. To jeżeli jest taka sytuacja, że osoba, która zarządza taką firmą, ma świadomość tego, tak? Ma świadomość tego, że prowadzi tą firmę już tam rok, 5 czy 10, nie wprowadza menadżerów na stanowiska kierownicze, a w szczególności w komórkach strategicznych, decyzyjnych, to ma też świadomość tego, że ta firma powoli kostnieje. Albo i nie ma. Bo jeżeli tworzył tę firmę od początku, a jesteśmy właśnie w takim momencie w dalszym kraju, gdzie firmy powstawały praktycznie z jednorękiego zaangażowania, to bardzo często jest tak, że właściciel takiej firmy nie ma nawet świadomości, że ten wiatr jest potrzebny od spodu i że zmiany, które mogłyby następować, tak jak pani zauważyła, które nie zawsze będą przyczyniały się do dobrego, tak? Ale będą zmianami, które będą stwarzały szansę, że będzie to zmierzało w lepszym kierunku. Mówimy o modelu zarządzania. Tak? Jeżeli przyjrzymy się w organizacjach, które nie są związane z jedną osobą, która taką organizację tworzy i prowadzi,
to jeżeli mówimy o takich organizacjach, ta płynność, zmienność osób na stanowiskach kierowniczych jest znacznie większa. Tutaj niestety bardzo jest często tak, że osoba, która zaczyna, do samego końca praktycznie do zamknięcia oczu próbuje tą firmą trząść i próbuje na siłę zarządzać niezależnie od tego, jakie są skutki i udowadniać, że i tak decyzje przez tę osobę podejmowane są najlepsze. Rzeczywistość pokazuje nam coś troszeczkę innego, tak? Czyli w momencie, gdy właściciele firm przekraczają 60 lat życia, statystycznie ich firmy tracą znaczenie na rynku. Czyli inne firmy przejmują duże części tego rynku, tam gdzie są zarządcy w wieku między 40 a 45 rokiem życia. Następuje to bardzo dynamicznie. Więc trzeba zwracać uwagę na to, że ta decyzyjność, nawet jeżeli jest decyzyjnością twardą, powinna być oparta o informacje, o cele strategiczne opracowane przez osoby, które są bliżej, mocniejsze, silniej umocowane na rynku, na realiach rynku, mają lepszy obraz tego rynku, jakim on jest. Co następuje bardzo często? Dlaczego jest trudność w takim przekazaniu? Dlatego, że stosunek emocjonalny tych osób bardzo często jest tak silnie związany. Ponadto osobom, które tam pracują, jest też wygodnie mieć ciągle tą samą osobę w zarządzie. No mamy taką skłonność ku temu, żeby jednak utrzymywać stary porządek i trzymać się starego porządku za wszelką cenę. Dopiero wtedy, kiedy właściciel widzi, tak, że koszty psychologiczne dla niego są znacznie mniejsze, aniżeli korzyści, które może uzyskać z sukcesji. Dopiero wtedy podejmuje decyzję o sukcesji, bądź też o sprzedaży firmy na rynku, odstąpienia ją jej innym właścicielem. Co będzie brał pod uwagę? Będzie brał pod uwagę, co powie rodzina. Głównym kosztem będzie to, jak spojrzy na całą sukcesję, na przekaz majątku, jak na to spojrzy rodzina. I tutaj niestety jest podejmowana właśnie bardzo często ta nie do końca słuszna decyzja. Dla świętego spokoju, żeby rodzina mi nie wchodziła na głowę, to niech to się zostanie rozwiązane w sposób ustawowy. I ten sposób ustawowy bardzo często prowadzi do tego, że jest to rozbiór majątku, rozproszenie, dekapitalizacja i zakończenie działalności. Dlaczego tak często podejmowane są tego typu decyzje? Bo załatwienie czegoś w rodzinie jest o wiele trudniejsze. Ciężko jest wytłumaczyć jednemu synowi, dlaczego dostanie mniej, a drugiemu, dlaczego dostanie więcej. Bo każdy będzie poszkodowany. Ten, który dostanie część majątkową, może się czuć poszkodowany, bo inny dostanie część zarządczą. Ten, który dostanie część zarządczą, znowu też będzie się czuł poszkodowany. W zależności od tego, jaki jest klimat w rodzinie, każdy znajdzie coś, dlaczego może czuć się poszkodowany. Aby uniknąć tego ryzyka, bardzo często osoby, które prowadzą firmy, które są ich ciężkim dorobkiem, wielu dziesięciu lat poświęceń, wolą mimo wszystko rozdać to rozproszenie. Jeżeli proces ma przebiegać w sposób naturalny, jeżeli proces ma przebiegać w sposób właściwy, to sama edukacja jest potrzebna od samego początku. Czyli praktycznie, jeżeli w rodzinie jest jakakolwiek sukcesja, jak już wcześniej mówiłem, w każdej rodzinie jakaś jest, to wszystko zaczyna się od świadomej edukacji. Żeby wszyscy byli świadomi tego, że taki proces następuje, że on ma miejsce, że on ma prawo istnieć, żeby każdy wiedział, dlaczego ma być kontynuowany i dlaczego takie decyzje są konieczne. Bo im bardziej prawidłowy sposób zostanie przeprowadzona sukcesja, tym więcej skorzystają wszyscy. Nawet ci, którym wydaje się, że korzystają na tym mniej. W szczególności, jeżeli taki proces właśnie takiej socjalizacji, tak, proces uczenia, edukowania członków następuje zarówno w środku wewnątrz rodziny, jak i wewnątrz firmy. Zarówno wśród tych osób, które w tej firmie są zaangażowani, czyli członków rodziny, którzy w tej firmie pracują, jak i tych osób, które pracują w innych działach gospodarki bądź w zupełnie innych przestrzeniach. Bo może się zdarzyć tak,
że w momencie przejmowania sukcesji może się okazać, że osoby, które są zupełnie z firmą niezwiązane, pracowały zupełnie w innych obszarach, ale mają talenty do określonych, do wykonywania określonych czynności, mogą być nieocenionym skarbem dźwigarem takiej firmy. Oczywiście nie chodzi tutaj o takie momenty, w których ratowany jest biznes na zasadzie takiej, że już ma, że miał upaść i nagle zbawca przyszedł, tak, i zbawca go dźwignął, tylko mówimy już o takich elementach, w których jest to proces świadomy. Jeżeli jest wysoki potencjał spadkowy i wysoki potencjał rodzinny, tak, czyli jest duża rodzina, duża ilość członków rodziny, jest duży majątek do podziału, przyjrzyjmy się, co się wtedy zadzieje, tak? Czyli takie rozwiązanie w sukcesji ma, wydawałoby się, że ma bardzo dobry, pozytywny wynik, tak? Jest duża rodzina, zawsze ktoś się znajdzie, kto chętnie to podejmie, jest duży materiał spadkowy, jest w jaki sposób go podzielić. Otóż spadku, nieprawda. Nie w sensie spadku, tylko w sensie spadku. Jako majątku, jako zasobu majątkowego, tak? Jako zasobu. Czyli potencjał spadkowy jako wszystkie zasoby, tak? Jako wszystkie zasoby, którymi możemy obdarować następców. Okazuje się, że niestety nie. Okazuje się, że konkurencja pomiędzy członkami rodziny jest tak duża, że zaburza tak silnie rodzinę, że zachodzi częściej niebezpieczeństwo sabotażu. Okazuje się, że bardzo często firmy, które mają wysoki potencjał i są silnie, mocno rozbudowane, bardzo często prowadzą do upadku firmy. Tu jest konieczna edukacja. Jak jest duża, silna rodzina, jest duży materiał, jest konieczna edukacja. Mało tego, jest konieczne połączenie tej rodziny i stworzenie wspólnej strategii przejmowania majątku. Jest konieczność określenia, które zasoby z tych członków rodziny można wykorzystać, którzy z członków rodziny chcieliby uczestniczyć dalej w procesie przejmowania przedsiębiorstwa i prowadzenia, zarządzania nim i dążyć do ustalenia strategii wspólnej dla całej rodziny. Jeżeli jest mały potencjał, tak? Mały potencjał majątkowy, mały potencjał rodzinny, tam powiedzmy dwójka dzieci, tak? Wydawałoby się, że tutaj już nie ma żadnego problemu, no któreś to weźmie. I rzeczywiście często tak jest, że w przeciwieństwie do tego ekstremum maksimum, tutaj mamy taką sytuację, w której któreś z dzieci z sentymentu, albo z nawyku, albo z jakichś innych takich fajnych, ciepłych potrzeb, przejmuje tą firmę i prowadzi ją, jeżeli to jest mała firma, tak, mówimy o małym potencjale, przejmuje tą firmę i prowadzi ją trochę dla przyjemności, trochę dla zachowania jakiejś takiej tradycji rodzinnej. Mamy wiele takich przykładów, gdzie taka działalność gospodarcza jest prowadzona. Często to też dotyczy firm, które są zorientowane jako usługi przekazywane z ojca na syna, tak jak rzemiosło, tak jak niektóre z zawodów wymagających tylko i wyłącznie indywidualnego uczestnictwa. To tutaj bardzo często to rozwiązanie jest jednym z często praktykowanych. Jeżeli jest wysoki materiał spadkowy, a dosyć niski jeszcze potencjał rodzinny, może się zdarzać, że edukacja nie wystarczy. Może się zdarzać, że jeżeli jest jedno, tak, jedno z rodzeństwa, to w zasadzie jest tylko takie ryzyko, że to jedno z rodzeństwa, znaczy jedno dziecko przejmuje, albo się uda, albo nie. Albo jest do tej sukcesji przygotowany do poprowadzenia tej firmy, albo nie. Jeżeli jest ich tam dwoje, troje, to też ciężki jest trudny wybór, bo z tej dwójki, trójki musi się pojawić ktoś, kto będzie umiał tym przedsiębiorstwem zarządzać, poprowadzić to przedsiębiorstwo dalej. Niestety bardzo często jest tak, że jest to za słaby zasób i łatwiej jest wtedy podjąć decyzję o sprzedaży przedsiębiorstwa i przekazanie go do jakiejś większej organizacji inwestycyjnej czy finansowej, aniżeli prowadzenie go dalej. Troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli jest niski potencjał spadkowy, a jest silna rodzina, z dużym potencjałem rodziny. Wtedy jest taka możliwość, że zawsze ktoś z tej rodziny pociągnie i będzie rozwijał, zbuduje, tak jak tutaj panowie wcześniej powiedzieli,
co jest ważne, tak? Czyli w oparciu o tą markę, o to, że ta firma już istniała ileś tam lat, w oparciu o tą markę rozwinie tą firmę, pójdzie dalej, skorzysta z tego PR-u, który został wytworzony i pociągnie tą firmę dalej. Bardzo często jest tak, że wchodząc na diagnozę do firmy rodziny, w zasadzie od tego powinniśmy zacząć. Tak? Bo jakie będą później rozwiązania, w jakim kierunku będzie szła strategia, to będzie wszystko zależało tylko i wyłącznie od tej matrycy. Bo będziemy wtedy wiedzieli, w jakim kierunku możemy zmierzać i z czym będziemy się mierzyć. Oczywiście trzeba pamiętać jeszcze tak o roszczeniach, tak? Czyli jeżeli jest duża rodzina, będą jeszcze roszczenia. Będą roszczenia innych osób, tam przynajmniej o zachowę, będą roszczenia prawne, jeżeli chodzi o patenty, jakieś inne elementy, tak? Trzeba po prostu pamiętać, że to wszystko będzie następowało. Więc warto jest zaplanować dużo wcześniej, przygotować sukcesorów do tego, żeby sobie poradzili, żeby mogli poprowadzić taką firmę, przygotować ich jednak do tej sukcesji singularnej, opracować ją dokładnie z członkami rodziny i poprowadzić dalej. No tak jak już tutaj wcześniej wspomniałem, tak, że korzystanie z tej uniwersalnej, jeżeli nie jest elementem opracowanej strategii, jest tylko i wyłącznie ucieczką od odpowiedzialności za decyzję w rodzinie i umówmy się, że taka jest prawda, niezależnie od tego, co o tym myślimy. Najczęstsze rozwiązania prawne, tak, czyli tutaj przekształcenie przedsiębiorcy, tak, czy przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową, najczęściej spółkę z o.o., wniesienia przedsiębiorstwa aportem do innych spółek prawa handlowego. Teraz powstają też stowarzyszenia, które się tym zajmują, fundacje, które się zajmują czarnym. Można taką firmę wprowadzić do fundacji. Fundacja potem rozwija tą firmę, zajmuje się nią, jest ona jednym z elementów jej kapitału. Inni członkowie mogą czerpać z tego jakieś dywidendy, tak? Albo zostaje to sprzedane na rynku, firma zostaje sprzedana na rynku za jakieś pieniążki, w ten czas jest parcelacja tego majątku. I tutaj przyjrzymy się właśnie na tej różnicy, tak? Przyjrzymy się tej różnicy. Co decyduje o tym, czy nadal, tak, kto będzie właścicielem tej firmy? Stworzyła ją jedna osoba, ciągnęła, prowadziła, zarządzała, doprowadziła do jakiegoś rozwoju, tak? Co się stanie dalej? W zależności od tego, jakie są zasoby, decyzje będą zapadały właśnie w oparciu o takie elementy jak ekonomiczne, organizacyjne, tak? Czy mamy wśród członków rodziny osoby, które będą w stanie poprowadzić tę firmę dalej? Czy są osoby, które mają takie talenty, żeby tą firmę rozwijać, tak? Bo to, że ktoś się interesuje, jeżeli mamy firmę obuwniczą, tak, jakieś tam zakłady obuwnicze, i to, że ktoś się interesuje szewstwem, to wcale nie znaczy, że tą firmę będzie rozwijał. Umówmy się. On może mieć talent nawet robić najpiękniejsze buty, tak? Ale nie będzie umiał poprowadzić firmy, która zatrudnia 20-30 osób. Bo tu zupełnie inne zdolności są potrzebne. Bo, ale może się okazać, że w rodzinie jest pani lekarz, tak, która jest pediatrą, mam akurat taki przypadek, gdzie pani jest pediatrą, leczy dzieci, przejmuje tą firmę obuwniczą, bo ma talenty w zarządzaniu, który wcześniej nie był jej potrzebny, nie był ujawniany, ale ma talent w zarządzaniu i ta firma świetnie prosperuje.